Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, leci ciąg dalszy projektu 4x12 i tym razem już doszły kolejny, drugi i trzeci element tej układanki. Jak widzicie, za mną pojawiło się tam nowe logo, czyli Time USB. Ja to mówię Time USB, tak mi się, że tak powiem, już tak mi się lepiej mówi. I słuchajcie, mamy tutaj dwóch koleżków, czyli baterie LiFePO4 12,8 V 100 Ah Pro. Tu jest temat Pro, także tutaj jeden, drugi jest jeszcze, słuchajcie, w pudełeczku. I tak, zaraz opowiem co, gdzie, jak i dlaczego, tylko najpierw co tutaj mamy, tematy promocyjne, bo powiem wam, to dosyć ciekawy temat, nawet książek, jeszcze się z takim nie spotkałem, a trochę już tych baterii, że tak powiem, trochę już tych baterii przerobiłem, tych książek różnych trochę przerobiłem. I taka ciekawostka nawet, dla tych, co to czasem jest nudne, a dla mnie było ciekawe. Na początek są materiały, jak sobie krzywdy nie zrobić, jak rozpakować i ogólne materiały. No tak, będę zawsze powtarzał, szkoda, że nie po polsku, tylko po niemiecku i po angielsku. Także do pudła. Naklejki, bardzo ładne naklejeczki. Jedna została wykorzystana, także jest druga naklejka już na moich drzwiach, bo tutaj byle jakie naklejki nie lądują, dlatego że już mam raz, dwa, trzy, cztery tematy do testowania tym razem. Także naklejeczka wylądowała. I temat, słuchajcie, książek. Tu są dwie książki. Jedna jest po angielsku, druga jest po niemiecku, ale jak się przyjrzałem, to jest książka angielska, mi się wydaje, bo nie dość, że jest w środku jest zupełnie co innego, co w tej. Tu jest taka standardowa jak zawsze, a tu jest inna. Powiem wam, początek jest zupełnie inny i wszystko jest takie inne. Dalej do tej baterii są wszystkie te dane podane i cała ta reszta, ale jest tej książki takie mniej, troszeczkę w innym wydaniu to jest zrobione. A ta po niemiecku to jest standardowo, jak te wszystkie książki były, czyli od samego początku do końca, co podłączyć, tak, nie wiem, taki porządek niemiecki bardziej, czy co, żeby to było jakoś tak, powiem wam, no inaczej, ale dobra, z czym mamy, słuchajcie, do czynienia, lecimy z tematem, już momencik, tutaj sobie wyjdziemy, to co mnie interesuje i wszystkich koło najbardziej jest. Cyk, 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 szybka akcja. Tak, tutaj mamy te wszystkie dane najważniejsze, czyli tutaj mamy typ LiFePO4, woltaż 12,8 V, pojemność 100 Ah, energii jest 1280 Wh, co oczywiście będzie test oczywiście i to taki bardzo ciekawy, tych dwóch baterii będzie test, bo będzie chyba 4 albo 5 testów zrobię na tą baterię, może i nawet 6, ale to w kolejnym odcinku. Także już wam mówię, że no, ze 3 dni będę testował przynajmniej i będzie dużo różnych ciekawych rzeczy przy 12 V, przy 24 V, przy cienkich, grubych przewodach na przetwornicach, bo tam za mną jest przetwornica 24. Także tych testów, powiem wam, narobię dosyć sporo, także będzie dużo fajnych, ciekawych informacji. I oczywiście to wszystko wyląduje na ścianie. A, chwały, chyba chwały jak na razie, bo tutaj niektóre baterie już rok czasu ponad u mnie są, testy są robione co roku, także tutaj będzie tak fajnie sobie rozrastało się to wszystko i będziecie widzieć, jak to się zachowuje po latach tak naprawdę, nie? Ktoś przyjdzie na mój kanał za jakieś 2-3 lata, jak zrobię test jakiejś baterii, zobaczę, o, LiFePO4 po tylu i tylu latach, a nadal tak trzyma, no to wchodzimy w temat, nie? Albo nie wchodzimy, bo mi to nie pasuje. Także tak, albo noc, jak to mówią. I dalej, z tematami tutaj lecimy, słuchajcie. Tutaj tematy, które wszystkich albo interesują, albo nie. Ale tak, mamy prąd do ładowania standardowo, czyli 0,2C. Ja mówię, że przeważnie na każdą baterię 50 A, w tą czy w tą, najlepiej to tak 0,05C jest, słuchajcie, najlepiej. Maksymalne obciążenie 100 A, rozładowanie 100 A, czyli taki właśnie standard. Ale zobaczcie tutaj, to jest to Pro chyba, mi się wydaje, bo zobaczcie, maksymalne rozładowanie przez 1 sekundę 400 A. 400 A na 12 V, to nie, ja dziękuję. Ja ostatnio testy robiłem przetwornicę, jak pociągnąłem 260 A, to się zacisków zaczęło kopcić. Także nie, no powiem wam, no
Ciekawe, co by musiało być, żeby te 400 amber to jakiś strzał był, nie? Powiedzcie w komentarzu, jakieś silniki czy coś, właśnie tak, żeby to taki strzał był, a później już sobie leci te 100 amper czy tam ileś, nie? Bo to dwie baterie to mamy 800 amper, nie? Także no, powiem wam, bałbym się, żeby tam się z środku coś nie swajczyło. Ale jak producent pisze, przez sekundę. Z drugiej strony, no nie, no nie, ja dziękuję, do testy były także do 100 amper. Wystarczająco, bo już te kable są ciepłe przy 12 V, oczywiście mówię, nie? A już kable ciepłe są przy 40 nawet amperach. I lecimy dalej. Słuchajcie, rozładowanie 1280 Wh, także to, jak mówiłem, sprawdzimy. Jest ładnie do teściku. I temat, słuchajcie, co ja wymyśliłem. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, co ja wymyśliłem. Projekt 4x12V, tak naprawdę, do mojego magazynu energii, którym już jest bateria 51,2V, w którym jest 6 baterii 25,6V. Dołączyć chcę jeszcze 4 baterie 12,8V. Wszystko po 100 amperogodzin, żeby mi się pojemność zgadzała i wszędzie też się wolty zgadzają finalnie. Także no, jestem bardzo ciekaw, jak to zadziała, bo na początku nie chcę balansować tych baterii między sobą. Jeśli te baterie, które tutaj są, bez balansowania między sobą, słuchajcie, one mają w środku, te wszystkie baterie mają balansery, BMS-y, całą resztę, ale nie są balansowane pomiędzy sobą i nie rozjeżdżają się, nie ma z tym problemu. Nie rozjeżdżają się dlatego, że ustawienia mam, falownika mam 51, 54,5, ale to co na baterii, bo falownik przekłamuje baterię, dół to jest 56, a góra to jest 54,4V i przy takim napięciu, słuchajcie, nie ma problemu, nie ma rozjazdu pomiędzy tymi bateriami. Dlatego chcę tutaj zrobić teścik i tak już przy okazji, dla 12-woltowych baterii, słuchajcie, to co ja mam ustawione, czyli górę mam tam ustawioną 56, to jest 13,6V, to trzeba podzielić przez 4, a dół to jest 12,6. Takie baterie mają zakres pracy, moment, zaraz tutaj, słuchajcie, a to było w tej niemieckiej części było, i już szukamy, żeby nie było, gdzie tak się, czasem coś znaleźć, to jest normalnie masakra, o, ciach. Mamy tu, o jest, słuchajcie, i tak, tutaj mamy, producent podaje nam górę 13,5, a dół nawet do 9,5V, ale dół ustawiłem, słuchajcie, na 10V, a górę na 14,6. Dlaczego 14,6, jeśli tu jest 13,5? Dlatego, że, o akurat nie mam tej ładowarki, koledze pożyczyłem, dlatego, że ładowarki do Leafa po 4 ładują do 14,6. Tak naprawdę są ustawione i nie wiem dlaczego w Leafa po 4 jest tak zrobione, że bateria obcina ładowarkę, a nie ładowarka się wyłącza na jakimś poziomie. No dla mnie to jest troszeczkę bez sensu, że ten BMS, ale tak wszystkie działają. Tak mają, nie wiem dlaczego. Także ja się tam nie będę kłócił. I słuchajcie, tak jak mówiłem, zobaczcie. U góry 13,6, 14,6 mam 1V taki zapasu, że tak powiem, na rozjazd, a na dole mam już 2,6V, także zobaczymy bez balansowania pomiędzy nimi, jak to będzie, słuchajcie, wyglądać. Bardzo jestem ciekaw. Balanser będę miał w zanadrzu, ale jestem ciekaw właśnie, po jakim czasie mi się to rozjedzie, bo tu jest taki temat jeszcze, że jak widzicie, tutaj wcześniej jest dużo tych baterii. Jeśli falownik, to jest 6-kilowatowy falowniczek, tutaj sobie jest i on ma 135 A max, ale tak koło 100 A latam, takich obciążeń koło 5 kW najwięcej. I zobaczcie, mając raz, dwa, trzy, cztery, teraz piąte tutaj ogniwo, no to przy 100 A po 20 A wychodzi mi na każdy zestaw, że tak powiem. Także tutaj ani dużym prądem nie będę tego ładował, ani dużym prądem nie będę rozładowywał i mi się wydaje, że zda to egzamin. No zobaczymy. Także tutaj jest, słuchajcie, znaczy jeszcze nie jest przygotowana, bo ja sobie wymyśliłem, że półkę, o, zobaczcie co tu stoi. Tu stoi płytka ceramiczna, gresowa. Zrobię sobie półkę tutaj, o. Tutaj będą cztery baterie, na tej wysokości już jedna jest. Później te dwie i jeszcze jakaś jedna się
musi gdzieś skądś zdarzyć. Półeczkę robię, wytnę tutaj na szerokość baterii na te 17 chyba centymetrów. Kładę, będzie mi po 10 cm wystawało. I nie chciałem żadnej właśnie deski kłaść, tylko żeby było albo coś stalowe, albo właśnie tutaj się ceramika trafiła. Bo jak będę miał pełną półkę, to tam, żeby się dostać, zrobić na test albo coś, to muszę wsadzić klucza tam dalej. A nie chcę górnych baterii ściągać. A mając ceramiczną półkę, to nawet jak dotknę, to nie zrobię żadnego zwarcia. Także taka kolejna, że tak powiem, kombinacja. Myślę, że to zda egzamin. I co, słuchajcie. Powiem wam, no bardzo jestem ciekaw, czy to się ogarnie, czy to się nie ogarnie. Myślę, że się ogarnie. I dlatego też temat musi być na nowych bateriach. To jest bardzo ważne, żeby były nowe wszystkie baterie. Bo tak wiecie, jak już mam dwie takie przez Wacka wyterane baterie 12V z tą parą godzin, ale one już rok czasu są przerobione i latają sobie u kolegi na magazynie. A ja potrzebuję właśnie, żeby mieć nowe, żeby zacząć z tymi nowymi i będziemy patrzeć po czasie, jak to wszystko działa i no i tyle, no. Obserwacja, testy i w ogóle. Także powiem wam, no będzie fajnie. Nic się nie spali, nic nie wybuchnie, bo tu będą zabezpieczenia, bezpieczniki osobne i cała reszta. I ja się zaraz biorę do robienia drugiego filmu właśnie z testu i także będzie tutaj dużo, będzie rozładowanie pojedyncze, później równoległe, później będzie szeregowe ładowanie, rozładowanie. To wszystko tutaj sobie pozapisuję, zobaczymy jakie straty przy 12, przy 24. Także bardzo ciekawy test się koszykuje. Na was film będzie jakieś 10-15 minut, dla mnie około 3 dni testu, bo ładowanie, rozładowanie przy 20-amperowej ładowarce to no niestety trwa i tyle. Dobra, słuchajcie, jakby to kogoś interesowało, link w opisie do baterii standardowo. Na pewno tam jeszcze jakiś rabacik się trafi albo coś w tym guście. No i tyle, ja się biorę za testy, tutaj biorę się za to wszystko i lecimy z tematem. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, pozdrawiam wszystkich, szerokości. I cześć!